dużo ostatnio w Polsce mówi się o zielonej energii, o właściwym wykorzystywaniu surowców, o oszczędnościach na ogrzewaniu, o rezygnacji z węgla, o alternatywnych źródłach energii, również dotyczących ogrzewania. Gmina Leśna Podlaska w tym momencie prowadzi kilka projektów związanych właśnie z tym tematem, bo z tym tematem związana jest termomodernizacja. Termomodernizacja to niekoniecznie, nie tylko oczywiście poprawa szaty wizerunkowej danego obiektu czy budynku, ale również prowadzenie oszczędności ewentualnych i być może jakieś nowoczesne rozwiązania w formie ogrzewania centralnego. Czy tutaj na tych projektach w gminie Leśna Podlaska da się zauważyć właśnie nacisk na tego typu rozwiązania? Dokładnie, gmina prowadzi jeden projekt, ale duży. Jest to projekt za około 5 milionów, pewnie przekroczy z kosztami dodatkowymi 5 milionów złotych, ale jest w 95% dofinansowany przez Skarb Państwa w 10% i środki unijne w 85%, więc koszt gminy to jedynie 5%. Imponujące dla nas i bardzo oszczędne. Rzeczywiście wszystkie elementy, o których Pan powiedział, są tutaj wymienione. Tego nie widać, bo nie widać nawet paneli fotowoltaicznych ułożonych na szkole, które są i które produkują czystą, zieloną energię. Jest to 20 kW, które będzie napędzało światło i całą elektrykę, także wentylację w hali sportowej. Dodatkowo też tego nie widzimy z tej perspektywy, ale do paneli fotowoltaicznych podłączone jest oświetlenie LED-owe, wymiana całej instalacji elektrycznej i energooszczędne LED-owe oświetlenie. Nie widzimy też tego z zewnątrz, ale w środku znajdują się dwa kotły na biomasę, które będą ogrzewały szkołę i dawały ciepło uczniom. Dodatkowo pełna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, docieplenie fundamentów, a więc głęboka termomodernizacja dosyć starego budynku 30-letniego z pełnym wykorzystaniem nowych technologii, odnawialnych źródeł energii, paneli fotowoltaicznych i oświetlenia LED-owego. To jest też w tym projekcie, mieści się termomodernizacja na podobnej zasadzie Urzędu Gminy i świetlicy wiejskiej w Nosowie, która już została zakończona. Dodatkowo ze środków PFRON-u otrzymaliśmy dofinansowanie i wykonujemy podjazdy dla osób niepełnosprawnych, co nie tylko dla uczniów jest potrzebne, ale też dla potrzeb lokali wyborczych, bo w tych miejscach, czy to w szkole, czy w Witulinie, będą się znajdowały komisje wyborcze. A więc duży projekt termomodernizacyjny oszczędności na pewno przyniesie. Już wiemy, że przyniósł takie oszczędności tej zimy, chociaż zima była lekka i nie odczuwaliśmy tak mocno tego mrozu. Jednak jeśli chodzi o koszty peletu, bo to jest piec na pelet, one były naprawdę o wiele niższe niż poprzednio, a grzaliśmy wówczas olejem. Przede wszystkim okna i termomodernizacja, oczywiście ocieplenie sufitu, ocieplenie dachu, tak aby to ciepło nie uciekało. Dla nas wszystkich jest to nie tylko sprawa wyglądu, tak jak Pan powiedział, ale również sprawa przede wszystkim oszczędności i komfortu, też pracy i nauki. Urząd Gminy w barwach narodowych. Jest fragment czerwony, jest fragment siwy, to nie jest barwa narodowa i chyba, że powiemy o drzewcu, to być może, ale raczej nie. I przełamana biela, więc też nie narodowa. Nowoczesny wygląd, rzeczywiście odbiegający od powszechnej zieleni czy żółci. Inny, odważny, z nowym otoczeniem, które będzie otoczeniem projektowanym, otoczeniem zieleni, z nową nawierzchnią trawy, z nowymi nasadzeniami, z nowym wejściem od strony drogi, takim pieszym wejściem, ale też z dużym podświetlanym herbem i napisem, tak aby było to oczywiście wiadomo, że jest to Urząd Gminy. Skąd pomysł na ten projekt? Prawdopodobnie pojawiła się jakaś fajna propozycja właśnie dofinansowania i gmina przystąpiła do tego. Przede wszystkim z potrzeb. Ten budynek, wszystkie te trzy budynki wymagały głębokiej termomodernizacji już od dawna. Kotłownia tutaj w zespole placówek oświatowych była już wiekowa, były cztery duże kotły, niektóre
które już zdążyły przerdzewieć i popękać, więc wymagało to jak najszybciej interwencji z naszej strony, a ponieważ pojawiły się takie możliwości, no to trzeba było z tego skorzystać. Tutaj trzeba oddać jeszcze poprzedniemu zarządowi dużo, uchylić czoła, ponieważ poprzedni marszałek, to z panem Sławomirem Sosnowskim podpisywałem tą umowę, rzeczywiście przychylnie patrzył na te projekty i na inwestycje termomodernizacyjne. Panie wójcie, 3 budynki w tym momencie, ogromny projekt, ale czy są również potrzeby w tym temacie jeszcze na terenie gminy Leśna Podlaska i waszych obiektów użyteczności publicznej? Zawsze są potrzeby, jeśli chodzi o potrzeby termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej, i zawsze są potrzeby, jeśli chodzi o budynki komunalne i socjalne na terenach gminy. To jest dla nas duży problem, ponieważ coraz więcej osób potrzebuje mieszkań, czy to komunalnych, czy socjalnych. Niestety tych mieszkań nie ma. Myślę, że większość gmin ma podobne problemy, jeśli chodzi o budynki komunalne i socjalne. Natomiast jeśli chodzi o budynki termomodernizacyjne, czy też korzystanie z zielonej energii, to już niedługo rozpoczynamy też duży projekt, ponad 200 instalacji fotowoltaicznych, solarnych, kotłów na biomasę, pomp aerotermalnych, który rozpoczniemy już w lipcu. I w lipcu będą pierwsze spotkania z mieszkańcami, będziemy omawiali szczegóły tego projektu, a następnie przetargi, wyłonienie wykonawcy i realizacja. Kto wykonuje te prace? Pracę wykonuje Łukasz Daniluk, który jest miejscowym przedsiębiorcą, i jeśli chodzi o zaawansowanie tych prac, jakość tych prac, kontakt z przedsiębiorcą, to naprawdę mogę polecić. Bardzo dobry wykonawca i bardzo dobrze nam się współpracuje.